Ja też Was witam. Cieszę się, że dzisiaj się spotkaliśmy, bo mam pewien pomysł i chciałem się nim z Wami podzielić. Jest to pomysł na łamacz lodu. Bywalcy małych grup w naszej wspólnocie wiedzą. Jest to pytanie, które ma ożywić dyskusję, sprawić, że uczestnicy odpowiadają jeden przez drugiego. Więc przyszedł mi na myśl taki oto łamacz lodu. Możecie go zastosować dzisiaj w ostatniej części naszego wspólnotowego spotkania w kręgach. Łamacz lodu brzmi: kim chciałaś w życiu zostać? Wszystkie rzeczy, które nam się marzyły, kim chcieliśmy się stać? Moja lista byłaby bardzo długa. Już było na tej liście naprawdę sporo, kim chciałem zostać, gdy pewnego dnia szedłem ulicą i spojrzałem w niebo. I kim chciałem w życiu zostać? Misjonarzem? Nie, akurat pilotem Boeinga 747. Dzisiaj z tych marzeń został tylko adres mailowy bednar747. Ale kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, całkiem poważnie zastanawiałem się, jak pogodzę mieszkanie w Polsce z portem macierzystym Frankfurt nad Menem, chociaż nigdy jeszcze nie prowadziłem samolotu, ale jaka to przeszkoda dla marzeń. Kim chciałaś w życiu zostać? Może niektórzy z Was autentycznie dzisiaj się nad tym głowią. Czy pomoże nam w tym fragment Bożego Słowa, na który popatrzymy, a jest nim właśnie trzecie zdanie z modlitwy Ojcze Nasz z Ewangelii Mateusza 6. Popatrzmy, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Słowa znane bardziej jako bądź wola Twoja. Co te słowa wyrażają? Co za nimi stoi? Bądź wola Twoja. A więc Bóg ma jakąś wolę, jakieś zamiary. Jakie są te Jego zamiary, ta Jego wola? Zobaczmy, co jest o tym napisane w Biblii. Psalm 40. Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej, niż by można zliczyć. Bóg ma swoją wolę, swoje zamiary, jak czytamy. O, wobec nas, wobec mnie. Jakiś plan dla mojego życia. I ten plan jest, jak czytamy, najlepszy, niezrównany. Nie można wymyślić lepszego. Czytamy tu wręcz o cudach. Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie. Tak więc, chcąc, by te plany Boga wobec nas się spełniły, będzie trzeba wielu cudów, specjalnych ingerencji Boga. To już trochę wiemy, co oznaczają słowa bądź wola Twoja. Niech się spełnią, Boże, Twoje najlepsze zamiary dla mojego życia. Wyrażamy zaufanie, że Bóg je zrealizuje. Skoro te zamiary Boga dla człowieka są tak dobre, to dlaczego większość ludzi nie doświadcza ich spełnienia? Ponieważ słowa bądź wola Twoja oznaczają nie tylko to, że Bóg chce coś czynić w naszym życiu, ale oznaczają też, że my ze swej strony potrzebujemy coś zrobić, by ta wspaniała wola Boża realizowała się w naszym życiu. Popularne powiedzenie, do tanga trzeba dwojga, tutaj jak najbardziej pasuje. Nie tylko Bóg ma wolę, ale stworzył też człowieka na swoje podobieństwo, obdarzył wolą. Jak my potrzebujemy angażować swoją wolę, by powstał z tego wspaniały taniec, mówiąc obrazowo,
by obietnice Boga się spełniły. Poprosiłem Ignacego Byrdziaka, aby o tym powiedział i dostarczył nam trochę obrazów, ilustracji, które pomogą nam to uchwycić. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia. Na początek chciałbym poprosić o wyświetlenie pewnego zdjęcia. O, czy wiecie, co to jest? Tu się chyba... nie pokrywa. Czy wiecie, co to jest? To jest bramka logiczna, układ, który realizuje określoną funkcję logiczną. Takie bramki są zbudowane z elementów elektronicznych, takich jak tranzystory. Bramki logiczne są wszędzie wokół nas. Przykładowo, w każdym telefonie znajdują się ich miliony. Ta konkretna bramka to bramka AND. Działa w ten sposób, że sygnał pojawia się na jej wyjściu tylko wtedy, gdy na obu wejściach również jest sygnał. W elektronice reprezentujemy to za pomocą zer i jedynek. Jeżeli na obu wejściach bramki jest jeden, na wyjściu również pojawi się jeden. Oznacza to, że prąd może płynąć dalej i układ zrealizuje swoją funkcję. Takie operacje logiczne są podstawą działania całej współczesnej technologii. To one decydują o tym, czy pewne informacje dotrą na swoje miejsce, czy urządzenia zadziałają zgodnie z oczekiwaniami. Cały świat cyfrowy opiera się na przetwarzaniu zer i jedynek. Jednak nie tylko elektronika działa w ten sposób. Podobnie jest też z naszymi decyzjami. Można to zobrazować tak, że jeden przewód to to, czy coś wiemy, i drugi to to, co z tym robimy. Na przykład wiemy, że są słodycze, że są szkodliwe dla naszego zdrowia, ale nic z tym nie robimy i jemy je nadal. Jeden i zero. Prąd nie płynie. Czyli wiem, że coś jest złe, no ale i tak wybieram po swojemu, bo taką mam ochotę. Albo wiem, że coś jest złe i dlatego wybieram powstrzymanie się. Jeden i jeden. Prąd płynie. Tak samo jest z naszym chrześcijańskim życiem. W momencie podejmowania każdej decyzji korzystamy z takiej bramki logicznej, do której prowadzą dwa przewody. Na pierwszym przewodzie jest wiedza, co Bóg uważa za słuszne. Potrzebujemy wiedzieć, co jest wolą Boga, a co nie jest. Jak to poznać? Spójrzmy do Rzymian 12:2. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Żeby wiedzieć, co Bóg zaplanował dla nas, żeby umieć poznać Jego wolę, potrzebujemy przemieniać się przez odnawianie umysłu, czego skutkiem będzie to, że zaczniemy myśleć tak, jak myśli Bóg. W tym celu potrzebujemy najpierw poznawać, jak Bóg myśli, przez poznawanie Jego słowa, a następnie podjąć dwie świadome decyzje, akty woli. Najpierw potrzebujemy wyraźnie odrzucić ten stary sposób myślenia świata, żeby zrobić miejsce na nowy, a następnie przyjąć w to miejsce ten nowy, Boży sposób myślenia. Wtedy będziemy mieli odnowiony umysł, którym rozpoznamy, co jest wolą Boga. A co jest na drugim przewodzie? Popatrzmy na nasz główny fragment z Ewangelii Mateusza 6. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie, czyli niech będzie wola Twoja. Na drugim przewodzie naszej bramki logicznej jest decyzja. Czy zaufać Bogu, czy wybrać Jego wolę zamiast mojej? Zamiast życia według naszych emocji i zachcianek, kierowania się tym, na co mamy ochotę, możemy dać się kierować najlepszą drogą, która prowadzi do spełnienia i satysfakcji. W takim układzie nasza wola jest stale aktywna. Ciągle podejmowane są decyzje, a okazje do tego mogą zachodzić wręcz co chwila, gdy nasza stara natura podsyła nam różne zachcianki, tęsknoty, pragnienia. Wtedy w naszym umyśle możemy wybierać to, że zaufamy Bogu, a nie swoim zachciankom i tęsknotom. A gdy już coś uznamy za słuszne, przychodzi kolej na to, żeby oddać się tego realizacji. Trzeba zaangażować swoje siły w tą realizację i kliknąć Enter. I to jest kolejna decyzja woli, by to wykonać. Czasem może wydawać się, że gdy pozostajemy bierni, to nikogo nie krzywdzimy.
Po prostu płyniemy sobie przez życie jak liść na strumieniu. No ale prawda jest taka, że wtedy żyjemy według naszych emocji i zechcianek, prowadzeni tym, na co mamy ochotę. Jednak życie tylko dla siebie krzywdzi nie tylko ludzi wokół, ale także nas samych. Takie bezwysiłkowe i bezrefleksyjne życie jest dzisiaj bardzo modne. Dbanie przede wszystkim o samego siebie, o własne samopoczucie, o to, żebym ja się dobrze czuł w danej sytuacji. Przykładów wokół nie brakuje. Świat żyje tak, żeby człowiekowi samemu było wygodnie, angażując się tylko na tyle, żeby znieczulić swoje sumienie. Ja również próbowałem takiego podejścia. Po urodzeniu się dziecka wydawało mi się, że jestem w stanie pogodzić życie rodzinne z towarzyskim, no nie tracąc przy tym nic z wydarzeń i czasu dla siebie. Oczywiście to było niemożliwe, ale byłem egoistyczny i uparty, myślałem, że wiem lepiej, co jest dla mnie i dla moich bliskich dobre, więc próbowałem dalej na siłę nagiąć rzeczywistość do swojego planu. Moja frustracja jednak rosła i nie dość, że nie osiągnąłem swojego celu, to jeszcze cierpiała za tym moja rodzina. Na szczęście w porę odpuściłem, ale dlaczego? Gdy sobie dłużej rozmyślałem o takim bezwysiłkowym i bezrefleksyjnym życiu przedstawianym jako ideał, to przyszedł mi do głowy pewien obraz. Obraz człowieka, który stara się właśnie tak żyć. Powiedzmy, że nasz bohater jest absolwentem Politechniki, pracuje jako technik w laboratorium fizyki, ma dziewczynę, psa i je w uczelnianej stołówce. Nie doświadcza żadnych większych problemów. Do takiego życia dąży intuicyjnie, najbardziej za sprawą swojego ojca, którego wspomnienie napełnia go niezmiennie bólem. Był on niespokojnym duchem, który zostawił ich, zanim jeszcze chłopiec nauczył się mówić, na rzecz bycia wolontariuszem w Sudanie, korespondentem wojennym w Indochinach, poszukiwaczem wolności i duchowości w Tybecie i nie wiadomo jeszcze kim. Ostatecznie zakończył życie w okolicznościach, w których nikt z rodziny nie chciał rozmawiać. Życie, jakie nasz bohater sobie ułożył, było jakby reakcją na tamto wspomnienie. I wszystko niby powinno być ok, jednak z jakiegoś powodu odczuwał niepokój. Pustkę, jakby poczucie niezałatwionej sprawy. Miał jednak głęboką awersję do szukania przygód w stylu swojego ojca. Jego filozofią było żyć spokojnie, nikomu nie wchodzić w drogę i unikać kłopotów. No i tak czas mijał mu bezrefleksyjnie, bez większych ambicji czy dramatów. Nieprzyjemne wiercenie w brzuchu jednak pozostawało. Pewnego dnia otrzymał zaproszenie na wyprawę na wschód słońca na Śnieżkę, w męskim gronie. Pewnie odrzuciłby takie zaproszenie jak zwykle, ale jednak było w nim coś, co sprawiło, że postanowił złamać tę rutynę i przyjął zaproszenie. Skłoniły go do tego słowa, które pojawiły się na zaproszeniu. Były to zbitki dwóch cytatów z Biblii. Zobaczmy je na ekranie. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. I drugi. Niech twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie. Czyżby jakaś inna droga? Co za obietnica? Gdy zaufam Bogu, On zaangażuje się w moje życie i zdarzą się rzeczy większe, niż ludzki umysł jest w stanie pojąć. Pewnie frustracja oraz rozczarowanie zmienią się w spełnienie i radość. Czy może być wspanialsza alternatywa dla pustki, którą przeżywał nasz bohater? Pomodlił się więc taką modlitwą. Niech twoja wola spełni się na ziemi, tak jak w niebie, a najbardziej w moim życiu. Pokaż mi to, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało. Tyle ty chcesz czynić dla mnie. Taka mniej więcej historia przyszła mi na myśl, gdy rozmyślałem nad słowami z modlitwy Ojcze Nasz, który dzisiaj poznajemy. Kiedy ufamy Bogu i pragniemy, by Jego wola, Jego zamiar się realizował, On angażuje się w nasze życie i dzieje się dokładnie to, co obiecał. Doświadczamy rzeczy większych, niż ludzki umysł jest w stanie pojąć. Frustracja i rozczarowanie zamieniają się w spełnienie i radość. Sam tego doświadczam. Dzisiaj, kiedy mam wybierać między rodziną a przyjaciółmi, czy czasem dla siebie, nie mam problemu, żeby wybierać dobrze. W głowie pojawia się myśl: bądź wola twoja. Nie ma ani żalu, ani frustracji, a wręcz przeciwnie, jest pokój i satysfakcja. Wszystko, co dzisiaj robimy, każdą decyzję, jaką podejmujemy, możemy przepuszczać przez Boży filtr, pytając: jaka jest twoja wola?
To jest przepis na życie pełne smaku i spełnienia w 100%. Tak jak w tej historii, która przyszła mi na myśl. Jej bohater zdał sobie sprawę ze swojej beznadziei. Zobaczył, że jego bezproblemowe życie zmierza donikąd. Przed oczami miał swój koniec. Bez żadnego osiągnięcia i celu. No ale podjął decyzję. Wyraził ją słowami: bądź wola Twoja. Zapragnął być częścią czegoś większego niż on sam i zaufał Bogu. Od tego momentu jego życie zaczęło nabierać nowych kolorów. My też możemy dzisiaj zaufać, że Bóg wie lepiej, co jest dla nas najlepsze i doświadczyć tego, o czym ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ponad wszelkie nasze wyobrażenia. To dajcie, chłopaki, jeszcze to zdjęcie tego chłopaka właśnie z historii. No właśnie to jest ten bohater historii na Śnieżce, tak? Kiedy modli się: Boże, bądź Twoja wola. Dziękuję, Ignacy, za przedstawienie naszej roli w tym, by Boża wola się wypełniała. Wspaniały, niezrównany Boży plan. To może parę ilustracji z Biblii o tym, jak się doświadcza woli Bożej w praktyce. Pierwsza ilustracja to zdarzenie opisane w Ewangelii Łukasza 5. Popatrzmy. Jezus rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Co tutaj widzimy? Szymon wraz z towarzyszami łowili ryby, dali swoje 100%, jednak nic nie złowili. Ale potem Jezus powiedział im, by wypłynęli w pewne miejsce i zarzucili sieci. I mieli do wyboru posłuchać albo dalej opierać się na swoich możliwościach. Posłuchali Jezusa, efekt został opisany. Czym w takim razie jest wola Boża dla nas? Jest największą szansą, jaka jest nam dana, której realizacja wprawi nas w zdumienie. Gdy zaufamy, oprzemy się na Bogu, pójdziemy za tym. Ale jest problem. W swojej naturze mamy zaszyte opieranie się na sobie. I to uczenie się opierania się na Bogu jest powolnym procesem. Piotr miał ten sam problem. Na początku drogi, jak widzieliśmy, Bóg dał mu mocną lekcję, dlaczego warto opierać się na Nim, ale to jeszcze będzie długi proces, zanim Piotr nauczy się polegać na Bogu. Ciekawe. Pomimo, że teoretycznie wiemy, że warto opierać się na Bogu i mamy szereg doświadczeń, Bóg pokazał nam może namacalnie na 100%, jak On działa, ale my mamy skłonność opierać się na sobie albo na innych ludziach, na ludzkich instytucjach. Potrzebujemy nauczyć się: bądź wola Twoja, polegać na Bogu. Ja mam swoje przeżycia na ten temat. Jestem z natury przeciwieństwem
tego bohatera z historii Ignacego, który miał głęboką awersję do szukania przygód. Mam mnóstwo pomysłów i chciałbym je realizować wszystkie naraz. Wiele rzeczy mam dobrze zaplanowanych. Potrzebuję uczyć się polegania na pomysłach Boga. I mam swoje doświadczenia. Największym z nich w ostatnim czasie jest projekt Wynagrodzenie Historie, czyli pomysł na tworzenie współczesnych przypowieści, historii tego typu, jaką przedstawił nam przed chwilą Ignacy. I od samego początku, od pierwszego pomysłu było takie moje nastawienie, jak nigdy wcześniej w takim stopniu, że ten projekt jest projektem Ducha Świętego, jak to nazywam, jak w tej relacji zarzucania sieci. Tak jak Piotr powiedział do Jezusa, na Twoje słowo zarzucę sieci, Ty mi powiedz, co mam robić. I dokładnie tak od początku projektu nie miałem pojęcia, dokąd ta ścieżka doprowadzi. Nie miałem pomysłu, widziałem tylko do najbliższego zakrętu, ale Ty, Boże, wiesz, poprowadź. Nigdy nie doświadczałem wcześniej tego aż w takim stopniu. I tak oto z pomysłu, by przybliżać ludziom Boże Słowo przez historię zagadki, których rozwiązanie jest we fragmentach Biblii, rozwinął się projekt, który teraz pomaga w uczeniu się publicznej prezentacji Bożego Słowa, czego efekty widzimy. Gdy człowiek przez wiarę otwiera się na działanie Boga, dzieje się to, co jest zapisane w tych wspaniałych słowach, które odnalazł Ignacy w Księdze Izajasza 64. Popatrzmy jeszcze raz. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Więc Boże, co jest za zakrętem? Niech Twoja wola się spełnia, bądź wola Twoja. Wczoraj po południu otrzymałem następującego SMS-a od kogoś z Was. Hej, wysłałem mailem propozycję na historię wynagrodzeni. To Marcin Korelus przysłał kolejny projekt historii zagadki z własnej inicjatywy do wynagrodzeni historię. Rzuciłem tylko okiem, bo siedziałem wtedy nad tą prezentacją. Później około 20 byliśmy z Ewą w galerii Gemini, na kawce, na randce. No ale później Ewa chciała jeszcze pójść do paru sklepów. Ja siedziałem sobie dalej przy stoliku. No i sięgnąłem po tą historię, którą przysłał Marcin. Okazała się inna niż poprzednie, dłuższa. Zawierała wiele ciekawych szczegółów. Gdy czytałem, kolejne obrazy otwierały się w wyobraźni. Boże, co z tym zrobimy? Nie mogłem, no można by to skrócić trzy razy, ale szkoda. I nie mogłem oprzeć się myśli, że tu trzeba trochę inaczej. Ale jak? I z tym pytaniem położyłem się spać. I z tym pytaniem zbudziłem się w środku nocy. Boże, co z tym robimy? To pytanie było wręcz ciężarem, nawet troszeczkę nieprzyjemnym, bo zawsze jak mamy jakieś ważne dla nas pytanie, to chcemy już znaleźć odpowiedź. Ale był to ciężar, który oczywiście składałem na Boga. Skoro to jest projekt Ducha Świętego, to niech sobie radzi. I oto, gdy na zegarze wyskoczyła 3:30, dzyń, jest myśl. Podcast, radio, jak radiowe słuchowisko. Nie mam doświadczenia z podcastami,
nie stosuję ich, nie słucham, ale wiem, co to jest słuchowisko radiowe. Zacząłem wyobrażać sobie głos Marcina, jak opowiada tą historię, zagadkę z wplecionym w nią fragmentem z Ewangelii Łukasza 16. Na zegarze 3:53. Boże, dziękuję Ci. Bądź wola Twoja. Niech Twoja wola spełnia się na niebie i na ziemi. Ciekawe, co jest za następnym zakrętem. Nie mogłem się doczekać, aż wstanę i będę tę wolę wypełniał. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy w podobny sposób poszukiwali woli Bożej. Popatrzmy dzisiaj na jeszcze jeden przykład, który może okaże się nam bliski. Przykład człowieka, który tego doświadczył, człowieka o imieniu Nehemiasz. Zdarzenie z jego udziałem, o którym przeczytam, miało miejsce około 430 roku przed Chrystusem. Przodkowie Nehemiasza zostali uprowadzeni z Izraela do niewoli w Babilonie. On narodził się już na zesłaniu. Musiał być bardzo uzdolniony, skoro robił karierę na dworze najpotężniejszego wówczas władcy na świecie, perskiego króla Artakserksesa w mieście Suza, stolicy ówczesnego świata w zachodniej części dzisiejszego Iranu. Dzisiejszy odpowiednik sytuacji Nehemiasza to powiedzmy życie na emigracji, kariera gdzieś tam w jakiejś stolicy świata, w Waszyngtonie. A więc Nehemiasz wiódł swoje życie, dobrze mu się, nawet bardzo dobrze powodziło, robił karierę na dworze króla, ale oto pewnego dnia zdarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Zobaczmy, jak Nehemiasz sam opisuje to w Księdze Nehemiasza 1. Przyszedł z Judy jeden z braci moich wraz z innymi. Spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia. I powiedzieli mi, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem. Ta wiadomość bardzo go poruszyła, można powiedzieć, wbiła się klinem w jego ułożone życie. Jeżeli w tym wszystkim był palec Boży, a był, Bóg tak pokierował okolicznościami, aby Nehemiasz mógł porozmawiać o tym, co działo się w jego dalekiej ojczyźnie w Jerozolimie. I to bardzo go poruszyło. Ale na emocjach się nie skończyło. Szukał, co mógłby z tym zrobić. Modlił się, rozglądał się za rozwiązaniem u Boga i podjął działanie. Dalej tak opisuje w swojej księdze Nehemiasza 1. Ach, Panie, daj, abym pozyskał względy tego człowieka. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. Bóg wyraźnie pokierował okolicznościami. Dalej księga Nehemiasza 2. Król mi rzekł, czemu tak smutno wyglądasz? Przeraziłem się do najwyższego stopnia i rzekłem królowi, jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem. Nehemiasz przeraził się, ponieważ władca tego kalibru w tamtych czasach, gdyby coś mu się nie spodobało, można było przypłacić to życiem, ale odważył się powiedzieć o problemie. Dalej księga Nehemiasza 2. I rzekł mi król, o co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi, proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował. Powiedział, że chce jechać na groby swoich przodków.
zaczął zmierzać w stronę realizacji i modli się o mądrość, co ma powiedzieć królowi. Dalej, Księga Nehemiasza 2. Rzekł mi król, jak długo potrwa twoja podróż? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić. Król, najwyższy wtedy władca na ziemi, się zaangażował. Był w tym wyraźnie palec Boży. Więc Nehemiasz szedł za ciosem, czytamy dalej w Księdze Nehemiasza 2. I rzekłem królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników Transeufratei, aby mnie przepuścili, pisma do Asafa, zawiadowcy Lasu Królewskiego, aby mi dał drewna. Nehemiasz wreszcie pojawia się w Jerozolimie i zaczyna realizować Boży plan. I jeszcze ostatni fragment z tej księgi. Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni. Wtedy wybrałem się nocą, a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na korzyść Jerozolimy Bóg mój mnie pobudził. I wyruszyłem nocą przez bramę nad doliną, potem obok źródła smoczego do bramy śmietników i badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem. Szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Jak wielki przeskok od rozwijającej się kariery w centrum świata do zupełnie nowej sytuacji w nocy obok murów Jerozolimy, o których jeszcze tak niedawno rozmawiał gdzieś tam w odległej stolicy świata, Suzie, a teraz tu był. Człowiek by tego nie wymyślił, a co dopiero zrealizował. Nehemiasz w końcu po wielu perypetiach odbudował mury Jerozolimy i dokąd ostatecznie trafił? Dokąd ta wola Boża go zaprowadziła? Na karty Biblii. Stał się jednym z ponadczasowych przykładów zaufania, jakie Bóg w nim zbudował. Przewyższył wszystkich w swoim otoczeniu, łącznie z królem Artakserksesem. Podobnie my dzisiaj żyjemy, rozwijamy się, coś tworzymy, robimy jakąś karierę, może nawet liczącą się w oczach świata, ale oto Bóg stwarza okoliczności, wbija klin w nasze pędzące życie i ukazuje swój alternatywny plan, swoją wolę, która przewyższa o niebo nasz plan. Jak zareaguję? Czy odpowiem, bądź wola Twoja i skieruję w tą stronę moje życie? Potrzebne są do tego, jak słyszeliśmy, nasze decyzje. My też możemy być bohaterami wiary, by osiągnąć to, co nigdy nie straci na wartości. I to jest największe osiągnięcie, jakie można w życiu mieć. Takich rzeczy możemy doświadczać, gdy szczerze zawołamy do Boga, bądź Twoja wola. Z naszej strony potrzebne są dobre decyzje, których nikt za nas nie podejmie. Chyba już nie zostanę pilotem Boeinga 747. Oczywiście tylko dlatego, że ten najbardziej niezwykły model co do estetyki w historii lotnictwa przechodzi powoli do lamusa, coraz mniej ich lata. A poza tym mam przecież o wiele ciekawsze życie od bycia pilotem Boeinga 747. Ale nie mogę wam zagwarantować, że już za parę lat nie zacznę brać pierwszych lekcji gry na fortepianie. Na przykład, bo może lekarz przepisze mi to na recepcie.
Jeżeli taka będzie wola Boża, ona potrafi zaskoczyć taki plan. No więc bądź wola Twoja.